Cześć, Maneczko, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z League of Legends. Dzisiaj zagramy Ranked Up. Miałem serię do Golda 3. Jeden był wygrany, jeden przegrany. I gdy chciałem zagrać trzeci, było wybieranie postaci i po prostu mi Lola wyłączyło i seria została anulowana. Więc mam 90 punktów i mam nadzieję, że znowu wygram. I znowu będzie ta seria do tej dwójki, bo kurde, no to jest masakra, żeby siedzieć w Goldzie 3. Wiadomo, sezon już tuż, końcówka go, więc trzeba do tej platyny jak najszybciej postarać się dojść. A jeśli nie, to przynajmniej w pobliżu tej platyny się znaleźć, a nie tak daleko, bo w następnym sezonie może być ciężko, żeby uzyskać Golda. Już miałem w tym sezonie parno, bo bodajże zostałem wywalony do Silvera 5. Chyba tak. Chyba zostałem wywalony do Silvera 5 i mnie to bardzo, bardzo, że tak powiem, zdenerwowało. No ponieważ to było dosyć dużo dewizji, tak? Tu mamy jakieś 10, 9 czy tam 8 dewizji i to jest kurde trochę grania, żeby z powrotem dojść do tego Golda 1. A gdy już doszedłem do tego Golda 1, no to również po jakimś czasie spadłem z niego, bo już do tej platyny nie potrafiłem się dostać. Dlatego polecam wszystkim na początku sezonu, jak jest, od razu po prostu grać, tak? Grać jak najwięcej, żeby się dostać do jak największej dewizji. No a potem po prostu sobie grać takie meczyki raz na dzień, czy tam na przykład raz na dwa dni, trzy. Bo jak wiadomo, MMR-y nam spadają i wtedy jest łatwiej spaść niż wejść do góry, tak? Więc polecam serdecznie. Dlaczego jest master na midzie? I don't know. Okej, czyżbym ja miał swoje na topie? Tak, mam swoje na topie, więc mam parno. Widzę, on tu już ofensywnie bardzo zagrał. Czy zagrał? Gra. To jak ofensywnie, to ofensywnie, tylko że ja mu pieprzę na jedno Q, ja mu zabiorę tyle, co on mi z tego wszystkiego, tak? Czyli dwa hity i skill. No ale mimo wszystko trzeba się trzymać z daleka od niego. O, lekki lag. Kurde, jeszcze pinka sobie nie kupiłem, no good job. Dla mnie gratki, nie? Rexy, kurde. A gadałem tylko, żeby go zbanował, bo mówię, coś mi nie pasuje, on teraz będzie w tej gierce. I więc jednak, Anivia również, dawno nie widziana postać przeze mnie. Nie wiem jak tam wy, ale ja dawno nie widziałem tej postaci. Tup, jeszcze mnie nawalę. That fucking awesome jestem. Nie no, swoim bardzo ofensywnie gra, nie? Nie wiem, czy mu to na dobre wyjdzie, czy nie. Zobaczymy. Jak na razie wychodzi mu to na to samo co mi, więc nie można powiedzieć, że dobrze. No i flashek zmarnowany i dzięki. Staramy kaniona sobie zabić. Pięknie. Bang, bang. No kurde, nie mam warda, muszę uważać teraz na tym topie. Nie mam zamiaru zginąć. Już chciałem powiedzieć, niech ta flaga się kończy. Nie strzelaj tylko do mnie, proszę. 5, 4, 3, 2. Jest, jest i jeszcze flasza zmarła, bo fuck yeah! Zajebiście, kurde. Gościu flasza zmarnował. Nie, ja zacznę od tego może. I bardziej pójdziemy w banę. Bo mamy teraz. O, pięknie. Mamy teraz wampiryczny kostur, więc trochę tam. Kurde, pinka nie kupiłem. Trochę nam tam manę będzie zwracać. Musimy teraz uważać. On tu możliwe, że dalej jest. Ajaja, no jest dalej. Myślę, że udałoby mi się go zabić. Chociaż dwóch to już ciężej. Raz. Czekamy trochę. Zaraz to może uda nam się tego drugiego zabić. Dobra, tutaj szybciej trochę te minionki rozwalimy. No to było pewne, że im się nie uda. To on miał trzeci level, ten miał czwarty. Jeszcze obydwaj mieli no niecałe HP, tak?
Bo gdyby mieli cała, no to jestem pewien, że nie biłbym się z nimi. Ale mieli. Ten miał połowę, ten tyle. No to było pewne, że wygram to. Dobra, minionki na razie idzie ładnie laskitowanie mi. Dobra, zniszczyłem mu tutaj te tunele, żeby nas nie denerwowały. No muszę tego pinka później nie zapomnieć, bo kurde, jest strasznie potrzebny. Zdążę? Zdążę. Chciałem skilla zużywać. Trzeba się wyhealować. Tutaj tego minionka. Ajajaj. Tam już dwa minionki, dobra. Level tutaj leci. Pięknie. W tym odcinku również postaram się szumy wytłumić, żebyście ich tak nie słyszeli. Bo zauważyłem, że na filmika nawet jak ja czasami sobie odsłucham jakiś, no to denerwuje strasznie, tak? Więc już więcej wyczujecie, kiedy patrzycie, jest niechęć na pewno do oglądania tego filmiku. Również postaram się w tym miesiącu zakupić mikrofon w końcu. Kurde. Gościu. No i co znowu pajac idzie tu? No nie wiem po co. Ole lag! Laga miałem, kurde! Dostatnio i wcale się i wglądu mam za strony lagi, nie? Z dupy się biorą. Jak kurwa jebane gówno. Boże. Masakra. I tego pinka kup w końcu, no. Jestem pewien, żebym nie zginął, jakby nie ten zasrany lag. Zginie tak czy siak. Oooo, fucking. Co zrobił? No, master teraz ładnie zrobił tą akcję, że nie zginął. Zapomniałem słówka, jaką chciałem powiedzieć, musiałem powiedzieć. Jakieś durne. Dobra, jak on tu ma? Jak tu wygląda sprawa? Patrz, znowu lag. Wkurzamy taka coś, bo jak mnie pod towerem takie coś złapie, to się zdenerwuje maksymalnie, nie? Ładnie sobie wziął moje życie, a dodał do swojego. No już teraz będę potrzebował na pewno ganku. Chociaż jak mi się skończy mana, to już będzie easy. Zauważyłem, że on chyba jest tym Rek'Sai'em Primade'a. Coś te głąby razem za dużo grają. Znaczy razem za dużo ganki robią i tak dalej. Ładne. Dobra, miniona. Jest dobra i tak przeżyje. Tutaj cyk. Zniknął z mida, okej. Okay. Spoglądamy ciągle na warda. Dobra, wrócił. Ode mnie też SS. A my cofamy. Bo to nie ma po co tutaj być. Z takimi hapsami. I zakupiamy Tiamat. Oczywiście. Może ktoś nie zna mojego builda. No mój build jest wyjątkowo dziwny, można powiedzieć. Ponieważ ja stwarzam na niego pierwszą hydrę, a później składam w niego wszystko w tanka i dodaję ostatni szep. Czyli składam to, hydrę, później palerynkę, omen, ostatni szept, całą banszy, no i budki, wiadomo. I taki build jest całkiem spoko, bo jesteśmy nie dość, że tankowni, to również ja mam takie runki, że one są widocznie bardzo dobre na Jarvana, ponieważ co chwilę mi wchodzi jakiś tam mocniejszy atak, a on ma również w pasywce to, że tego kryta pieprznie, tak? Więc to jest amazing na nim. Jak widzicie, no staty mówią same za siebie. 3-1 i tak właśnie mam co rundę. Znaczy co rundę, co grę. Takie staty, no bo kurde, co tu będzie? No patrzcie, patrzcie co ja z nim robię, nie? Nawet mu te healowanie teraz mu nie pomoże nic. Aczkolwiek może mu pomóc ten pajac. Ale postaramy się uciec. Nie uda nam się, no nie uda. No ale widzieliście, no kurde.
Tak bym go ścisnął, jakby był jeden na jeden. Ale gdy przyszedł drugim, wolałem się już. Chociaż mógłbym uciekać, ale byłem pewien, że pokonam tego Rek'Sai'a, bo wiem jaką siłę mam, jak jestem Jarvanem. To jest po prostu niemożliwe, jak nie można łatwo zabijać z Hydrą. No i na bocie się wtedy posypą. Szkoda, szkoda. Dobra, my tu szybko przelecimy na topa teleportem. No to widzę tą manę, coraz więcej ją ma. To mi się nie podoba. Ja mam ultiego teraz. Dobra, wycofujesz. To ja będę grał defensywnie. Będę czekał na ciebie. Patrz. Bęk raz. Bęk dwa. Ja sobie mogę znowu postać. To może poprosimy o ganka. Chociaż wiem, że go może zjadę. Nie wiem, jak on będzie mnie cisnął, czy jeszcze bardziej, czy mniej. To wiadomo, nigdy nie można być za pewnym. Pomimo, że... No i... Oni są primada, tak. To jest udowodnione biologicznie. No i kurde. No bo to jest niemożliwe, żeby on tyle razy gankował, tak? Postaram się teraz grać bardzo defensywnie. Prosimy Xena o gank. Wieża coś czuje, że mi pójdzie. Xen idiota, nie? 5-1 Caitlynka. Nie, no zajebiście on fiduje mnie. Bez kitu. Może poprosimy tak. Może ja pójdę na mida, ona pójdzie na topa. Ona, jestem pewien, że pociśnie go. Oni się dlatego to zamienili tymi pozycjami. No nie muszą być jakoś premium. Nie ma opcji, żeby mnie tak co chwilę mi gankował. Raz. Dwa. Tam jest jeszcze, kurde. Może ja pójdę na tego mida. Teraz ja ganknę może. Tak zrobimy, o. Czekaj, stonkę sobie jeszcze rozwalimy. Dobra, u mnie ten pajac już przyszedł. Bank lag. Chodź tu Xen w końcu. Dawaj go, bo on mnie wkurza. No i pięknie. O to mi chodziło. Ej, ej, ej. Jeszcze nie w tą stronę ucieka, co ma. Dobra, mu się mana chyba skończyła i dlatego wyłączył to. Fuck off, nie. Gościu. Kurde, bot. No nic słowy ten bot, nie, masakra. Nie ucieknę. Albo ucieknę. Co, 18 sekund mam ulta. Znaczy ulta, teleport. Ja na co na się nie będę ryzykował już. Wolę poświęcić wieżę. Ja mu też ją rozwalę później. A po prostu teraz nie zginę, tak? Bęk, odporność na magię. Szybki teleport. Chodź tu też. Mały szkrabie. Dobra, damy sobie tutaj warda. Bo jestem pewien, że ten mi znowu tutaj ganknie. Teraz tak, co on ma? Podpalenie? Tak, więc trzeba uważać. Dobra, i szybko teraz pushujemy. SS-a pingniemy.
chociaż się źle czujemy i ją. Może na tego bota pójdę. To sobie ledwie radzi chłopak. Chłopaki. Dobra. Uciekamy, uciekamy. I na mita się wpier. Dzielamy ją. No macie, 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 macie. Pięknie. To jeszcze lepiej, ja pójdę może sobie na tego. Dobra, tower właśnie. Chodźcie, chodźcie, śmiało. Jest ich bardzo mało. Nie, ja cię nie odpuszczę, ty jesteś zbyt nafidowana. Dobrze, dobrze, zajebiście. To end to, weźcie to, spuszujcie. Kurde. Wejni. Tower, tower, tower. Uciekamy, uciekamy, nie ma co się bić. To nie ma sensu. Dobra, lecimy w tanka. SS stopa. Na pewno cofnął. Dev bot, please. Jak ten bot znowu będzie padał, no to kurde, nie ma szans, bo później nas Caitlynka będzie ostro ciachać. Dobra. Bang, bang. Też szybko te minionki rozwalimy. I lecimy szybko na mida. No ode mnie też jest SS. No oni tam znowu niepotrzebnie, no kurde. Stonkę trzeba rozwalić. Znowu będzie bardziej. Dobra, idę, idę. Jest, dobra, zniszczony. Czyli tu ktoś jeszcze jest. Ten, aha, Rek'Sai. No nie, Xin! Nie, uciekaj, uciekaj, chłopak. Nie dasz rady. Fuck, kurde! Nie, 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 uciekamy, uciekamy. To nie ma sensu. Uciekaj. Się schowam. Może coś działamy. Aha, nie widział. Serio nie widział? Dobra. Tylko nie tu poginąć się zdenerwuje. Idę mi to trochę odpuszczać. No nie, stąd uciekałem, kurde. Tym fajty no, mamy bardziej wygrane. Jeśli ja zrobię tego ulta, a Nivea sieknie swojego ulta. No kurde, no nie ma opcji, żebyśmy przegrali tego, tak? Mamy tego ulta obszarowego tak pięknie, że... Ho, ho. Ona postawiła warda, okej. Okay. Dev Aiko coming. Dobra, ja chciałem zostawić tego killa, żeby się też, no, typek nafidował. To wtedy nie będzie propsów, jak my nasza Wei nie będzie gównem.
Idziemy szybko spuszować jeszcze. Ja się tam nie boję. I tam właściwie nic tak nie zrobią jak im. Okej. To ciągle spoglądam w stronę Drake'a, czy tam którędyś ktoś nie pójdzie. No jak widzimy, spokój. Nie ryzykujemy w pierwszych krzakach, to wyjdziemy trochę dalej. Chcę, żebym zrobił trapa. No ja się nie będę bawił w żadne trapy. Dynamita. Kurde, coś mi tak gardło zaczęło dziwnie gadać. Drake za chwilę, właściwie za minutę. Uciekniesz. Nice. Bang. Aha, on ma ten. Nie. Kolejny bang. Kolejny. No i pięknie. Poszło ile? Jeden za trzech. No i gitarka, nie? Zajebiście, cieszę się. Idziemy na topa. Chcę lekszego odpuszować. Jak widzimy, te minionki się rozbrykały od nich. No mogą coś tam spuszować, ale nie za dużo. Chodź, ten ich damage potrójny to jest za. Radzę te miniony. Ujarz mnie. Dobra. W4-8M. Chyba W8-4. Nie. W8-4M. Wait for me. No. Na odwrót napisałem. Uciekniesz? Funky. No więcej to was tu nie było, nie? Ktoś tu był ze mną przecież. Na mnie, nie? Ja pierdzielę, nie? Oj, pięknie. Gdzie jest dno? Nie no, bo to totalne jest dno w ogóle, nie? I ten support i zasrany adecyk. Nie, nie wierzę. Ja pierdzielę. Bez kitu. Kiedy będą grać, to przegramy, nie? Stop solo. Bez kitu, oni w ogóle się nie słuchają, nie? Ten jeszcze nie umie zabić. Ha! Ta mnie zabija z niczego. Kurde. Nice. Pięknie. Good job. Wychyluj go.
Woodjumman. No, to mi się podobała taka akcja. Dobra, lecimy z ostatnim szeptem. I potem Omen Run. Całym Banshee, znaczy chciałem powiedzieć Omen Randuina, co w ogóle to ma do tego. Teraz zakupiłem. Pięknie wieża zniszczona. I teraz po prostu uciekajcie, bo tu nie ma sensu tam w ogóle już być. Nie wierzę. Nie wiem dlaczego oni takie błędy popełniają, nie? Oni po prostu zabiją i myślą, że mogą wszystko, nie? Że wszystkich już zabiją, są najlepsi. W ogóle challengery i tak dalej. Dobra, idziemy tu przypuszczać trochę tego bocika. Nikt do mnie chyba jeszcze nie idzie. No ale i tak już zawracamy. I to jest nasze czy od nich? O, fuck. Teraz to ja zrobiłem najgłupszy błąd, nie? Największy błąd, jaki mogłem popełnić. Nie widziałem, że tu jest ich tyle, myślałem, że to jest tylko jeden. No dobra. No ale, no i znów to samo, nie? Rozumiem, ja zrobiłem błąd, bo nie widziałem, ale oni widzą i jeszcze idą. Mani. Ja chuj. Dobra, trzeba się wytłumaczyć zawsze. Stop solo. Please. Dobra, koniec solowania, bo to widzę, nie ma sensu. Nie dam plus, że master nie jest sfidowany, nie. Bo by była masakra. Sieka i tak dalej. No ja na przykład na taka coś sobie mogę pozwolić, bo ja wiem, że ja zabiję. Nie gonimy. Trzeba odpuścić fraga i grać normalnie. Cofamy. Bo chodźcie tu, chodźcie tu. Chociaż to jest chyba wart, bo coś niechętnie tu idą. Zniszczyłem mu ten tunel. W 8-4 me. I go to. I znowu idą, patrzcie. No ja. A. Szkoda gadać. No i teraz idę do was. Właśnie. Idziemy na smoka. Co oni banana idą? Nie. Na szczęście. Kurde bele, tak jest raz. Dajesz Xin, dajesz. Jest! Pięknie, pięknie, pięknie. Good job. Smoka teraz dawajcie. Mogliby już mu odpuścić, no kurde. Niepotrzebnie się rzucałem aż tak na te fragi. Bota nam przyjmuj, goście. Gościuwy. Pół godziny już gram.
Znowu się filmik będzie, kurde, zanim ja go zrenderuję, zanim to wszystko porobię. Jezus! Na pewno znowu po dwóch dniach go wrzucę. Ale trudno, trzeba w końcu ten dźwięk ogarnąć, bo to jest... To jest... Ujnia! Idę. No, mogę przynajmniej to zrobić. Będę też bota tutaj sobie podpuszować. Cyk. Ile z Drake'ów? 3-1 dla nas. Dobrze. Mi się podoba. Idziemy dołem, nie będziemy szli na tak górą. Xenon. Taki jest nachalny, taki chaotyczny strasznie. Ale już tą nazwę znam, nie wiem czy z takim jeszcze grałem kiedyś. Wiadomo, było dużo playerów, z którymi się grało, ale również nazwy idzie zapamiętać, tak? Czekamy na nami. Pięknie. Spudłowała. Don't Baron. Nie, to nie wyjdzie. Mastera trzeba zabić. Z której strony on przyjdzie? O. O, tylko mowa. Jeden. Dwa. Tutaj pęk zaraz będzie trzy. No i Baron teraz możemy robić, tak? Teamfight się udał. Też dobrze, że ja z tej strony czekałem, bo widziałem, że ten master... Było pewne to, że on przyjdzie. I widziałem Caitlynka, więc ten flash był na miejscu dobrze wykorzystany. Bo on nam zapewnił zwycięstwo. W teamfightie. Lecimy szybko, może nie uda nam się nic puszować niestety. Ale chociaż przypuszujemy troszkę. Dobra, uciekamy, chodź wejdzie, chodź. Nie no, wejdzie to jest w ogóle, ona zachowuje się jak typowy bronz. Taka mi była wykerowana lub miała kupione konto. Bo w ogóle nie potrafi ugrać dobrze. Więc nie wiem co z nią jest. Odpuść. Dobra. Ucieknę. Or no. Wiedziałem, że tak coś się stanie. Dlatego postanowiłem to zrobić. No i pięknie. Porobieni. Udało mi się pouciekać. Oraz zabić. Swain również jest według mnie kretynem. Ponieważ nie zorientował się, że mogę zrobić takie coś jak zorientować się. Że... Dobra. Że on użyje sobie tego stuna, tak? O, to już jest takie daremne wbijanie. Jeszcze powiedzieć, że on na mnie chce iść. O kurde, no udało mu się, no kurde. Nie przypuszczałem tego, ale dobra. Dobra, jest ok. Teraz tak, na pewno to kupimy. Teraz eliksir, zawsze kupuję gniewu. Ale może to kupimy teraz żelaza. Nie, normalnie ruin. Pójdziemy, jak już mamy wszystko w tanka, to pójdziemy coś w AD. To nam się przyda. Tutaj widzę, jeszcze ma barona.
Chyba jako jedyny. Te, uciekajcie. No Master nie zaskakuje w tamtym teamie. Ma jakieś tam CT 883, co według mnie on powinien kierować tamtą grę. Również Swain, Swain również. No kurde, każdy zna Swaina i wiadomo, że Swain jest OP postacią, no, która powinna sama pojechać co najmniej trzech, bo ma te ulti, wiadomo, które go leczy oraz zabiera HP przeciwnikom. Więc on jest tak daremny, że nie potrafi tego użyć, chociaż też ja mu nie dawałem grać na tym topie. Myślę, że na midzie bym miał o wiele łatwiej, ale chłopak poszedł na topa, no i miał przesrane, nie wiedział, że mainuje sobie Jarvanem. Również mainuje Trydem, jeśli ktoś nie wie jeszcze. No ale to już Trydem, to by już było zbyt trudno na niego. Dlatego wybrałem Jarvana. Dobra, tutaj spokojnie pogramy. Może na topie zniszczymy wieżyczkę. No to ma, widzę, mało HP. Czekaj, szybko tak zrobię. Bang. I teraz szybko wieżyczkę. No jak przyjdę, tutaj się bije już nawet. Nawet niechętnie tutaj chyba wchodzili w nas. Dobra, raz. O, ten tam Swain widzę teraz ostro pocisnął. Odpuścimy mu. Zniszczymy to oraz to. No i tam nic nie robią właściwie. Jak wiadomo, tak jak to z tankiem, nie? Ja może mam damage, ale oni mi nic nie zrobią. Od razu łatamy drugą wieżę. Nie ma to tamto. No i uciekamy. To nie ma sensu już tutaj być. Dobra, o, Drake'a właśnie. Wiecie, który czwarty, okej. Okay. Kurde, 40 minut meczek. Nie, oni się poddadzą albo cokolwiek. Wiadomka. Maj. Czekaj. Czym się teraz, kurde, nie wiedział co zrobić. Aha, ten został zabity. My Marine and Trit. Jeszcze nie zrobiłem sobie tego, ta. So close. Dobra, cofnę. I zaraz Baron. Barona zrobimy i kończymy. Dobra, dokupimy sobie to. Wszystko mamy, wszystko mamy. Lecimy szybko. A może botem teraz? Ej, dawajcie botem. Aha, mieliśmy Barona, dobra. Na Barona. Chodźcie chłopaki, Barona zrobimy. I polecam każdemu taki build. Runki wam mogę podać w opisie, jeśli ktoś chce, to po prostu napiszcie mi w komentarzu. To na przykład odpowiem w komentarzu, jakie mam runki. Nie są drogie, chyba 10 tysięcy. Tam idzie uzbierać łatwo. A są, jak widzicie, epickie runki. Jak na Jarvana. I ja to mam na każdej postaci, tak, tryt. Każdą pod AD. Bo ja mainuję ogólnie ADków, a nie APków, tak. Nie lubię APków. W ogóle APki to jest dla mnie masakra. Dobra, no w sumie midem już możemy iść. Ej, tu jest ten. No to wpadnie w tarapaty, w tarapaty, w tarapaty. Gdzie on pójdzie? W końcu go złapiemy, tak?
Aha, on się chce sam zabić. Dobrze myślę. Nie, chcę w jakiś sposób uciec. No, to by było na tyle z nim. No i myślę, że to już będzie koniec teraz. Lecimy, lecimy. 260 CS-ów. Nice. Chodźcie, miękkie, chodźcie. Dobra, to twoje, kurde, marne skille. O kurde, już was tu jest więcej. Ajajajajaj. Bang. No i koniec. Pięknie. Po meczu. Jest, dzięki wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Ci się podobała moja gra Jarvanem, serdecznie poproszę o lajka oraz subskrybuj mój kanał. Więcej lola, więcej lajków. Do zobaczenia. Cześć.